Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj o sprzęt, akcesoria niezbędne praktycznie do iPada. W mojej wersji, w moim przypadku jest to 10.2 2021 i nieoryginalne akcesoria, bo za ten zestaw, który tutaj mamy, czyli pensil, futerał i szkło, kosztowałoby mnie grubo powyżej 1000 zł, zdecydowałem się zaoszczędzić nieco i zakupić sobie sprzęt nieoryginalny, wiadomo, made in China. Także zobaczymy, czy jest on wart uwagi i czy warto oszczędzać. Zobaczymy, jak to wszystko jest spasowane i jaka jakość. Jeśli chodzi o Apple Pencila, testowałem już go. Zobaczcie sobie w zakładce wideo. Tutaj u góry ekranu też w rogu się wyświetla Wam odcineczek, jeśli chcecie sprawdzić, jak działa Apple Pencil. Co najbardziej istotne by mnie tutaj interesowało, to dopasowanie tego futerału, który jest w tym zestawie, jakby wszystko jest do siebie spasowane, czyli futerał pasuje do Apple Pencila, gdzie możemy, mamy specjalny na niego schowek i dodatkowo szkło obsługuje też Apple Pencila, co jest też istotne, aby było to bez zakłóceń, czyli aby szkiełko nie powodowało jakichś opóźnień w reakcji naszego rysika. Także sprawdzimy, czy rzeczywiście tak jest. Tak jak mówiłem, w opisie pod filmem macie link do aukcji, do aktualnej ceny tego oto zestawu, także możecie sobie sprawdzić, zobaczyć, ile aktualnie wynosi cena tego. Oczywiście jest to wielokrotnie niższa cena w porównaniu do zestawów oryginalnych od Apple, ale czy na pewno warto oszczędzać? Zaraz to sprawdzimy i się przekonamy, czy lepiej jednak zakupić oryginał. Ok, po rozpakowaniu nasz futerał sprawia wrażenie w porządku. Jest tutaj giętka przednia klapka, która powinna tutaj być taką formą podstawki. Zaraz rozgrzemy, już umieszczamy sobie naszego iPada w naszym futerale. I czy wszystkie tutaj funkcje, otwory są prawidłowo spasowane. Jak widać, iPad idealnie pasuje do tej okładeczki. Mamy wejście na otwory na przyciski głośniej, ciszej. Mamy na włączenie, wyłączenie, na jacka. Jest też otwór od mikrofonu, głośnika. Jest oczywiście na aparacik. No i spod spodu ładowanie i głośniki. A widzicie, fajna reakcja, czyli zamknięcie klapki powoduje zablokowanie naszego iPada, otwarcie powoduje jego odblokowanie, jest on natychmiast gotowy do użytku. No fajna sprawa, nie spodziewałem się tego, szczególnie po produkcie, który, nie ukrywajmy, jest tutaj podróbką lub też repliką, jak to zwał, tak zwał, aczkolwiek no nie jest oryginalny, ale jak najbardziej nawet słychać to kliknięcie zablokowania ekranu. Ok, wszystko działa, oczywiście rysik po uruchomieniu, czyli po włączeniu niebieskiego światełka też działa. Już nim pisałem, także sprawdźcie, zweryfikujcie sobie, jak to wyglądało. No i teraz, czy on pasuje w swoje miejsce. Pasuje idealnie i dodatkowo nie ma problemu z jego włożeniem, a z wyciągnięciem. Aha, jest tutaj taka, takie dziureczki są, które umożliwiają jego wyciągnięcie bezproblemowe, więc naprawdę wszystko pomyślane, sprawnie, nie ma problemu z wyciąganiem i składaniem, wszystko tutaj jest takie delikatnie silikonowe, jakby ten futerał, te brzegi, więc nie ma z tym problemu, jak najbardziej spoko, tutaj pozytyw, nie mogę się doczekać tutaj jakichś minusów, może, zobaczcie, ta klapka tak lekko ona się tutaj porusza, może to jakiś minus być z racji tego, że tu te łączenie nie jest na całej długości. Spróbuję jeszcze znaleźć jakieś minusy, sprawdzimy sobie, jak on tutaj trzyma się jako podstaweczka. Możemy to zrobić na mocniejszym, słabszym pochyleniu. Wszystko jest ok, specjalnie tu nie zjeżdża, no tak to wiadomo. Jeszcze oczywiście możemy to wzmacniać poprzez tutaj różnego rodzaju trójkątne budowle. Wtedy jakby no nie ma powodu spaść. Jeszcze możemy zrobić chyba na wyższej opcji, ale tu niestety wyższej opcji chyba nic nie zrobimy, jedynie taka podstawka trójkątna daje nam taki pochył około 30
stopni w stosunku tutaj do powierzchni płaskich. Tak to się prezentuje. No i do tego mamy w komplecie szkło hartowane, oczywiście, które powinno chronić nasz tablet, szczególnie jeśli używamy naszego rysika, to jest ono wskazane ze względu na możliwość łatwego porysowania powierzchni naszego wyświetlacza. W komplecie ze szkłem otrzymujemy również ściereczki, które są, jedna z nich jest nawilżona, druga sucha, tak aby wyczyścić dokładnie ekran. Zadbamy też o nasze dłonie, aby nie były one tłuste, i otoczenie, w którym będziemy naklejali takie szkło, aby nie było zbyt dużo kurzu w nim, czyli żadne pyłki, żeby się nie dostały na powierzchnię naszego ekranu, ponieważ spowoduje to, że jakieś bąble mogą powstać pod naszym szkłem i nie będzie możliwości ich usunięcia, nie będzie to zbyt estetycznie wyglądało. Także oczyszczamy dokładnie ekran naszego iPada, tableta, w zależności jakie tu urządzenie używacie, wyczyścimy później to wszystko do sucha, odklejamy folię ochronną od naszego szkła i powoli od góry zaczynając sobie przyklejamy nasze szkło hartowane do ekranu. Celowo tutaj zostawiłem nasz tablet w etui, ponieważ dzięki temu mogłem dokładnie przykleić to szkło tak, aby pasowało do ramek naszego etui, żeby nie nachodziło ono brzegami poza szkło, ponieważ można minimalnie w jedną lub w drugą stronę przesunąć to szkło i może to spowodować, że będzie ono niezbyt dokładnie dopasowane. Później właśnie po wyjęciu możemy zniwelować wszystkie pozostałe pęcherzyki, ale oczywiście tu proces ten zależny jest od Waszej staranności i poświęconego czasu. Po włączeniu naszego pensila wszystko działa prawidłowo, nie ma tu żadnego opóźnienia spowodowanego używaniem szkła, działa precyzyjnie, nic się złego tutaj nie pojawia, żeby jakoś to szkło źle reagowało na nasz rysik. Nie wiem, jak to jest z oryginalnym rysikiem, ale na pewno jest sporo lepiej niż to działa z tym rysikiem, jak mówiłem, Made in China. Podlinkuję Wam wszystkie te akcesoria w opisie pod filmem. Precyzyjniejsza tutaj kreska od linijki również wychodzi prawidłowo, no i cienka linia, wszystko ładnie wygląda bez problemu, za leciutkim dotknięciem naszego rysika. Oczywiście wszystko działa prawidłowo. Także dziękuję Wam za obejrzenie. Zapraszam na inne moje odcinki. Nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!